To będzie jubileuszowa edycja gali wręczenia włóczni Jadźwingów. Ta nagroda od 2 dekad trafia rokrocznie do rąk osób, których działalność na rzecz miasta i jego społeczności zasługuje na szczególną atencję. W bieżącym roku statuetki autorstwa nieżyjącego już Andrzeja Strumiły trafią do rąk 5 laureatów. Wcześniej bywało, że statuetek było nawet 7. Jak wyjaśniał kilka miesięcy temu prezydent Suwałk, intencją ograniczenia liczby dorocznych laureatów było wzmocnienie honorowej nagrody. Chcę, by ta nagroda stała się jeszcze bardziej wyjątkowa, mówił Czesław Renkiewicz, uzasadniając zmianę regulaminu. Wśród tych 5 wyróżnień pojawi się również włócznia z diamentem, która będzie przyznawana za szczególne osiągnięcia lub działania na rzecz Suwałk. Co więcej, będą mogli ją otrzymać również laureaci włóczni z lat poprzednich, poinformował prezydent, dodając, że diamentowi laureaci będą poproszeni o zasadzenie dębu na suwalskich bulwarach. Zapowiedział też, że drzewa utworzą specjalną aleję, a każde z nich będzie nazwane imieniem nagrodzonego. Trójka spośród 5 uhonorowanych będzie wskazana przez osoby nagrodzone włócznią w ciągu ostatnich 2 lat. 2 kolejne osoby wskaże prezydent miasta i to on zdecyduje, kto otrzyma statuetkę z diamentem.